Pada mu wszystko, no ale co z tego, że upada? Jak on kurde ma autarmora, ty gnoju! Siema widzowie, z tej strony Arci Zombiaczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj, moi drodzy, dla was odcinek Stepania do graczy. Ten odcinek, widzowie, będzie dzisiaj trochę dłuższy, bo ostatnio pisaliście, że te odcinki są trochę za krótkie, więc po prostu nagrałem dla was trochę dłuższy odcinek, więc mam nadzieję, że to docenicie łapką w górę, subskrypcją wraz z dzwoneczkiem. Mam, moi drodzy, mały dla was, widzowie, challenge. Jeśli pod tym odcinkiem dobijecie 1500 łapek w górę, to uwaga, uwaga, start edycji, nowej edycji Dragona będzie, widzowie, z kamerką. Tak, tak, widzowie, zrobimy start edycji z kamerką na live'ie albo na odcinku, jeszcze tego nie wiem. Więc co, widzowie, trzymajcie się, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania, subskrybujcie kanał, lajkujcie i dzwoneczkujcie. Oraz mam dla was, widzowie, małą prośbę, napiszcie w komentarzu, jaki byście chcieli, widzowie, event na kolejnej edycji Dragona, a ja dla was postaram się to, widzowie, zorganizować. Także dajcie info w komentarzu, jaki chcecie event. No i co, trzymajcie się, papa i cześć, siema! Dobra, widzowie, tepamy tutaj do pierwszej osoby na czacie, jest to typek o niku X. A właśnie, widzowie, bym zapomniał, w opisie macie link do SteelSeries, możecie wbić z mojego linku, pozdro! Dobra, nie wiem, gościu wykombinował, to niezły nick. Dobra, bierzemy antynogi i gdzie będziemy? Jesteśmy, widzowie, w jakichś tybijskich nogach, o co tutaj chodzi? No dawaj, dawaj, strzelaj z tego łuku, o kurde, no i dupa. Z łuku to on nie strzelił, ale wpadłem tutaj, widzowie, jak śliwka w kompot, że tak powiem. Co to są za nogi? O co tutaj chodzi, widzowie? No dawaj, gościu. Co jest? Co oni odwalają? Co za ty? Co oni za nogi zrobili? Jakieś ty, chłop, jakieś koślawe nogi tutaj zrobiły, widzowie. Jakieś nogi dla nieudaczników. W sensie, no oni są nieudacznikami trochę, no bo nie wiem, co to są za jakieś nogi tutaj zrobione. Pa, tu stąd się da wyjść, widzowie. Pa, to ja zaraz wyjdę do tego gościa tam. Co oni odpierdzielają? Co ty typy odpierdzielają do jasnej cholery? Co za chłopy? Co jest? Co wy***lacie, że tak powiem? Maćki, co wy odpierdzielacie? No co wy odpierdzielacie? Opa, tu mnie zakoblowali. Nie no, goście chyba są, widzowie, w totalnym szoku, nie? Co oni odpierdzielają? O co tutaj chodzi? Do jasnej cholery! Kurde, jak robicie nogi, to zróbcie je porządne, a nie jakieś takie, nie wiem, dla frajerów. No nie wiem, no kurde, co wy odwalacie? No bijcie się ze mną, a nie! No ja pierdykam! Nie, no to są, widzowie, jakieś chyba kidziory 12-letnie, które pierwszy raz grają w tą gierkę. No patrz, co robi? Gościu cały czas tą dźwignię tam popycha. Nie wiem. Ja pierdzielę, no. Co nie dwalają? Dobra, jumpu zdążyłem, no co jest? Ja tu mam tak dwa dni siedzieć, czy o co chodzi? Kuźwa jasna, do jasnej cholery, bo się zaraz na nich wkurzę, no. Ci na doby dwoje, pa. Goście są w szoku, co się, widzowie, dzieje. Typy są, widzowie, w totalnym szoku, co się dzieje, pa. Ja mam, widzowie, 7 sekund do dobrania się. On nie hitnie ten typek. Pa, pa to. Goście mnie nie hitnie, widzowie, pa to. Pani hitną mnie. Co za kłąby to są? O co tutaj chodzi? Dobra, ja jestem koksa. Antynogi muszę dokupić. Dobra, dokupię sobie antynogi, emeraldy. Okej, czy da się przez to przeperłować? Jakby były... Okej. So easy, so easy. Dobra, typek jest też na koksiku. Dobra, lejemy go. Lejemy ich, widzowie. To nie mogą być jakieś dobre typy. No ten jest w ogóle Steve'kiem, ziomek. Ty... On jest bez fajerki, ten typek tam. Ten typek jest tam bez fajerki, widzę, jakby się udało tam wbić, on by sobie polizał. No dawaj, dawaj. Hitnij, hitnij mnie, dzieciaku. Kurde. Myślałem, że mi hitnie tam dzieciaczek, bo on tam bez fajerki, widzę, był. Dobra, a ja nie mam stręża, bo mi się skończył akurat. Dobra, jemy sobie koksa. Dobra, typeczek na refilach ciśnie, to ja sobie zjem koksa. Bo w sumie co mi szkodzi. I typek sobie zaraz robi lizu, patrzcie to. Raz, dwa, trzy. No i nie polizał, kurde, szkoda. Giga szkoda. Bo ja mam tak. Mega smutno mi, że nie udało mi się wbić do tamtego typa. No teraz mi się udało do niego wbić. Dobra. Ach, jestem, widzowie, że tak powiem, w dupie trochę. No bo... Nie mam co tutaj zrobić. Dobra, zabiłem go. Zabiłem tego puszka. Co jest? Co to są za chłopy? O co tutaj chodzi? Nie, no to są jakieś nieudaczniki, że tak powiem. Pa, panią usypła. Co? Jak on bez bani nie polizał? Polizał. Dobra. Gościu bez bani nie polizał, ja pierdzielę. Ale już miałem mindfucka w głowie. Bije go na strężu, gościu bez bani nie ginie. Nie no, zajebiście, widzowie. Dwa kille, dwa zajebiste kille na sam start. No to jest coś pięknego, widzowie. Przepraszam, tak darłem mordę. Ale fajna akcja ci tutaj podziała, widzowie. Dobra, 11 sekund, czy uda mi się stąd uciec? No tam są te chłopy, widzowie. Szybko, 5 sekund, baza. 4, 3, 2, 1. Szybko na bazę, widzowie. Kurde, szybko. Ty, co jest?
Baza, szybko, szybko, baza. Jem koksa w razie co. Okej? To jesteśmy na bazie, zajebiście. Jesteśmy na bazie, także pokczam. Pokczam totalny. Dobra, widzowie, tutaj pisze nasza ciesiomek, kto da rzucaki, perły, TNT, koksy, typa. Jest to typ agoniku trąba powietrzna. To jest typ, który się podszywa pod trąbę ogólnie i on cały czas ludzi skamuje na tym czacie. I tak sobie pomyślałem, widzę, że może do niego, widzowie, tepniemy i po prostu go sklepiemy. Choć wydaje mi się na 99%, że ten typ będzie po prostu i tak w nogi tepał, mimo tego, że on pisze, że kto da itemy, to tepa. Dobra, zobaczmy sobie, pewnie będziemy w nogach na 100%. Nie, jesteśmy, widzowie, tutaj w kuboidzie, ale za to, że on skamuje, a dobra, on też mnie klepie. I tam w ogóle jakiś jego kolega jest, bo się przed chwilą nikt pojawił. No dobra, spróbujemy go zabić. Zobaczymy, co widzowie się uda tutaj zrobić. Dobra, jego kolega standardowo oczywiście już jest koksa. Już jest na koksie opierdzielony. Aj, myślę, że uda mi się wyjść. Kurde, gdyby udało mi się stąd wyjść, widzowie, to chyba wyszedłbym na patelnię, tak powiem wam szczerze. Na platformę tutaj ich. Dobra, jest koksa, widzowie. Ten trąba zaraz powinien po prostu tutaj koksa, może poliżę? Aj, nie polizał, nie polizał niestety. Dobra, czekajcie, zmieniamy sobie seta na szybkości. Wydaje mi się, aha, zrobili mi nogi, naprawdę. Poważnie zrobili mi nogi w takiej sytuacji, jak ich jest dwóch? Nie no, oni sobie chyba po prostu jaja jakieś robią. Co oni odpierdzielają? Oni sobie jakieś jaja robią, czy o co im chodzi? Ty, no widzowie, no nie wiem, zakoblowali mnie i co? I mnie hitują co jakiś czas. A oni zaraz poliżą, pa, gość się zaraz lizu robi, pa, rzucam perę szybko. Dobra, wbiłem się do niego perełką, chyba nie musiałem tej pery rzucać, bo oni tak to odkopali koniec końcu. Dobra, ten sobie opierdzielił koksa. No powiem tak, mam tutaj deda na 99%, ale może jakiś student padnie mu bania czy coś, któremuś z nich, i by sobie zginęli. Oni chyba mają PvP w gildii włączone, czy mi się wydaje. No oni chyba PvP mają w gildii włączone, bo oni sami się biją. Pa, je coś, gościu coś je, widzowie. Dobra, nie, ja muszę zmienić seta, bo jest dupa. Dobra, szybko zmieniam, widzowie, seta, póki mogę. Dobra, ten typek nic nie je, widzowie. Dobra, jeje. Koks, ale nie polizał. Dobra, spierdzielam sąd pyrami w górę, no, ale niestety, tu był obsydian, więc jestem, widzowie, w ciemnej dupie, że tak powiem. Dobra, będziemy sobie trzymali antynogi, żeby w razie co, gdyby mnie hitnęli, to żeby po prostu one mi tepyły do nich i żebym mógł ich klepać w razie co. Dobra, jestem. Może któryś by tutaj polizał jakimś cudem? Nie, już jest za późno. Dobra, jem refila, widzowie. Dobra. Ty! Aj! Pa, 3 serca mu zostały! Jasny gwint, mogłem mieć tego refila. 3 serca zostały typowi. No nie wierzę w to po prostu. No szkurcze pieczone, tak było blisko. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. No dobra, tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tutaj kolejny ziomek chat pisze na czacie, kto klepa TPA. Jest to typek poniku, ale że tak S. No dobra, zobaczymy, czy będzie tak S, czy następnie na Skybase'a. No mam nadzieję, że ziomek następnie widzowie tutaj na jakąś fajną klepę. Albo jak tepnie też na Skybase'a, to po prostu, żebym mógł się z nim poklepać. Dobra, typek nas zaakceptował, jemy koksa, dobieramy się. No i czy mamy antynogi? I gdzie jesteśmy, widzowie? Jesteśmy w jakimś, ty, bedroku jesteśmy. Dobra, oni mnie tepnęli gdzieś tutaj do podziemi. O szkurcze pieczone. Dwóch typa tu jest, widzowie, dwóch typa tutaj jest, którzy mnie tepnęli po prostu tutaj, że tak powiem, do bedroka. No zobaczymy, czy uda mi się zabić. Jeden to jest Steve'ek, drugi to też jest Steve'ek. Dobra, zombiacze kontra dwóch Steve'ów, napalonych dwóch Steve'ów, kurde, na killa. No dobra, zobaczymy, co uda się, widzowie, w tej sytuacji tutaj zrobić. Zmienię sobie szybko seta. Dobra, nie zmieniłem klaty, ale klata na szczęście ma najwięcej użyć. Dobra, typy są zjadły koksy. Jem sobie również koksa i teraz sobie zmienię jeszcze klatę dodatkowo. Dobra, lecimy z nimi i zobaczymy, czy uda się, widzowie, tutaj któregoś, tak, że tak powiem, ciapnąć, żeby udało się go zabić. Wiecie co? Ja gdzieś spierdzielę w jakąś taką właśnie dziuplę, tak nazwę to dziupla, widzowie, i zrobimy coś takiego, patrzcie, zrobimy coś takiego, bo oni w tej sytuacji mogą sami siebie bić. W tej sytuacji te chłopy mogą sami siebie bić, przez co mam tak naprawdę przewagę i może któryś z nich zliże. Ach, nie polizał niestety, nie polizał, dobra, tamten uciekł, widzowie, tamten typeczek uciekł, ale już tutaj wraca, dobra, wraca, je koksa. Aj, nie polizał, nie polizał, szkoda. Czyli tak naprawdę, widzowie, moją jedyną szansą to jest ten typek. Ten typek jest moją, widzowie, szansą, że kurde, uda mi się tutaj wyjść z jakimś killem z tej akcji, bo inaczej będzie lipa, widzowie. Będzie giga lipa. Dobra, muszę się na niego giga po prostu sfokusować. Muszę się na niego giga sfokusować. Dobra, ten typek spierdziela, widzowie. Dobra, gdzie on jest? Tutaj jest, siema mordo. Dobra, muszę się na niego spocić. Może poliżę. Dobra, jest. Jest jeden, zabiłem go, pokczam. Dobra, bo ten typek jest, widzowie, na tym. Dobra, nie ma, nie, już jest na koksie, refile je. Dobra, robi lizu, 2-0 będzie. Nie, nie liżę. Miałem 20% tylko na bani. Dobra, nie jem, ryzykuję, pierdzielę to. Nie, no jednym! Co? Jeden hit przez tą wodę, mu nie mogłem tego hita sprzedać. Nie wierzę w to. Jeden, widzowie, cholerny hit.
Znowu widzowie jeden hit. O nie. Naprawdę typek mi jeszcze napisał L? To chyba jest ten, co polizał sobie ode mnie i mi napisał L na czacie. Co za gościu. Co za typy. Ja pierdzielę. Widzowie, poproszę napisać w komentarzu hashtag znak zapytania. Nie wiem. Typek zdedał, jeszcze mi pisze na czacie L. No nieźle. Dobra, typamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, typamy do kolejnego widzowie zioma. Na czacie jest to typek o niku Nominax. No i zobaczymy, czy nas widzowie po prostu tepnie. Fajnie by było, gdyby nas tepnął. No bo chciałbym tu sobie widzowie kogoś upolować, bo póki co idzie mi dość słabo. Dobra, jemy koksa, dobieramy się, bierzemy antynogi. I gdzie jesteśmy? Jesteśmy widzowie w ciemnej dupie. Ej, naprawdę, czy widzowie... A, gdzie my byliśmy? Nie wiem, czy mnie w ścianę tepnął? A, nie mogę kupić efektów. Ktoś graczy? Aj, gdyby typek polizał, byłoby zajebiście. Zresztą ja zawsze mówię, żeby typek polizał, to byłoby zajebiście. Kurde, no nie liżą, no. Ciężko się widzowie klepie dwóch na jednego. Giga ciężko się klepie naprawdę dwóch na jednego. Ja muszę sobie widzowie kupować widzenie gwiazdego. Night Vision po prostu, bo... No bo kurczę, na tym teksturpaku jest dość ciemno, a mi się ostatnio fajnie gra na tym teksturpaku. Więc muszę kupić Night Vision, żeby było po prostu jasno. Dobra, muszę się sfokusować na tego Nominaxa, bo on zjadł koksa szybciej. Zaraz powinien jeść właśnie koksa ten Nominax. Dobra, refila je. Je refilę ten typek. Dobra, on robi lizu, pato! Aj! Dobra, on na refila ciśnie. Nie, jak on nie polizał? To jest niemożliwe. Impossible po prostu. Dobra, obydwoje zjedli koksa w tym samym momencie co ja. Jakaś widzowie szansa jest, że on ktoś, któryś z nich polizze po prostu. Dobra, panie, pato temu Nominaxa. Ty jak on bez bani nie ginął? Pa, buty upada, wszystko upada, nie ginie. Nie, no to jest niemożliwe, widzowie. Nie, no dzisiaj serwer mnie widzowie robi w ciula na tym odcinku. Nie, no serwer mnie widzowie dzisiaj robi w ciula na tym odcinku, nie. No masakra jakaś. Szkurcze pieczone, no. No nic, mi dzisiaj nie chce siąść, nic, nikt nie chce dzisiaj mi polizać ode mnie. A jasno, no jak ja mam kogoś zabić, jak to jest dwóch na jednego, jak nikt nie chce polizać. No polisz to paruwo, spierdzieli perłami. Dobra, dojeżdżam tego, bo on nie ma już koksów. Dobra, ten sobie liże. Czy perłami też spierdzieliś, Maciuś? Nie, no nie wierzę to, że perłami spierdzielili. Siema, gościu! Ty, typek jest w szoku, gdzie ja jestem? Pato! Dobra, ten robi pa! Zabiję go! Patrzcie, w jaki sposób go zabiję! Nie! To będzie chyba najgorszy, widzowie... najdziwniejszy sposób, w jaki zabiję kiedykolwiek kogoś w Minecrafcie. Naprawdę! Gdzie ten typek jest? Nie, no nie wierzę. Tu jest! Sia mordo! Ty, on chyba nie jest na koksie. Czy ma koksy jeszcze? Dobra, mamy go. W końcu, widzowie, udało się kogoś tutaj elegancko upolować. Dobra, wbił się ten typek. Nie wiem, czy on jest dobrany. Chyba jest dobrany, bo jak taki cwaniak tutaj wbił, no... Na koksie wbił cwaniaczek. Dobrany. No, jak wbiłeś na koksie, dobrany, wariacie, to... To co to za kill? Jak już ktoś się wbija dobrany, widzowie, to tak jakby po prostu przegrał. Ktoś ci się dobrać, widzowie, to jest po prostu przegranym w wojnie, że tak powiem, no bo... Dobra, papa nie upadła! Nie wierzę w to! Ja pierdzielę! Co za nuby totalne! Jeszcze perłę spanikowałem i rzuciłem perłę! Ja pierdzielę, nie wierzę w to! Co za pizdy, że tak powiem! Dobra, widzowie, tepam jeszcze raz do typów, bo przed chwilą mnie tutaj zaciupali. Dobra, zobaczymy, czy gości mnie tepnie, widzę. No jest gilli Sajek, info Sajek. Dobra, typek mnie zaakceptował. Jest jeden ziomek w gilli. Zobaczymy, gdzie mnie widzowie tepnie. Bierzemy sobie antynogi. Gdzie my widzowie jesteśmy? Tu jakiś majonez jest. Dobra, i czekajcie, jest sokoksa. Dobra, zjadę sokoksa. Pierdzielę sokoksa eleganckiego. Kurde, dobra, jestem. Dobra, klepiemy się z go... Ty! Aha! No to młyn, widzowie! No to młyn! Zajebiście, ty! Dobry cheater! Dobry cheater! Jo, to jest to, ta, zobacz jak napierdziela na bany hopiku. Jo, zobacz co się dzieje. Pa, what the go. Zobacz, ty, może to jest Kacorwin. Może to Kacorwin na cheatach, widzowie. No kto to wie, nigdy nie wiadomo. No, autoarmorek elegancki, dobra, ja sejem widzowie koksika. No typeczek, niestety ten autoarmorku sobie napierdyka. No gdyby był bez artarmora, to szczerze mówiąc, może by się udało widzowie go zaciupać. Dobra, nie wiem, on chyba nie jest na koksie. Ten typek zaraz powinien polizać, patrzcie to. Nie, dobra. No pada mu wszystko, no ale co z tego, że mu pada? Jak on, kurde, ma autarmora, ty gnoju pierdzielony. Ty, kurde, bol... No patrz, ja za nim nie nadążam. Kurde, no. A ja pierdzielę, pierdzielony cheater, no. A cich, kurde. W dupę.
A i se spalizałem, widzowie, nie wiem, ten typ w ogóle nic nie jadł. Nie no, nie miałem szans, widzowie, z takim cheaterem. No po prostu nie miałem szans, ten gość był tak odpalony, że ja pierdykam. No co ja miałem zrobić, widzowie? No co ja miałem po prostu cheater, zrobić? Widzowie. Nie miałem co zrobić. Ej, to jest cheater, ty małt armora. Ej, dobra, admin, szybko, banuj go. Ej, to jest, widzowie, jakiś odpał. Ej, to jest, widzowie, odpał na 100%. Ty małt to tego, armora. Nie, no najgorzej. Pa, no to jest cheater jakiś. Pa, co ty, ty? Co jest? No pa, sam sety mu wszystko zakłada. Nie, no banujcie go szybko, administracja. Co jest z wami? Ludzie, dalej banujcie go. Pa, no co jest? No pa, wszystko mu pada i mu cały czas zakłada. No co to ma być? Nie, no najgorzej. No kuźwa, no poważnie. Ja pierdzielę, no pa, poliżę gościu. Nie, no nie wierzę w to. No cheater pieprzony. Pa, dobra, zabiłem cheatera. Elka na czacie. Pa, kolejny cheater. Ty, dwóch cheaterów, widzowie. Ja pierdzielę. Kolejny cheater. Pa, ten też robi lizu, pa, no gościu liże. No nie, no dzięki dragon. No nie, no. No i na tym dragonie oczywiście się stoniarka zbuguje. Ja pierdzielę. No nie, no i na dragonie się oczywiście widzę stoniarka zbugowała. Znaczy nie stoniarka, tylko stone cofnęło i nie mogę postawić klocka. Zajebiście.